Cześć, dzień dobry, ja jestem Silver, a to jest Magic for Fun i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o nowym formacie, który swoją premierę miał dosłownie parę dni temu. Jest jeszcze gorący, ludzie jeszcze nie wiedzą, jakie talie w nim naprawdę będą grały. Póki co jest mnóstwo spekulacji i tworzenia właśnie nowych konstrukcji, więc jest o czym mówić. Mianowicie chodzi mi oczywiście o format Pionier. Pionier, który być może stanie się nowym modernem, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. W każdym razie dowiecie się o tym, dlaczego nie warto sprzedać teraz starych kart swoich ze standardu. Już teraz za momencik. Tak więc zapraszam do oglądania. I teraz jeszcze taka kwestia, że ten film może być bardziej w wersji audio, bardziej do posłuchania, aniżeli w formie obrazu, zależnie od tego, jak będę miał czas na zmontowanie go, bo zaraz wyjeżdżam tak naprawdę na tydzień w ogóle z Polski. I może po prostu mi nie styknąć tego czasu, żeby go dobrze do końca zmontować. Tutaj myślę, że postaram się zrobić tak, żeby było jak najlepiej, a na pewno merytorycznie wszystko będzie do siebie pasowało. Tak więc lećmy już z tym tematem. Pionier jest to nowy, nierotujący format gry, do którego zaliczają się wszystkie dodatki wydane od Return to Ravnica włącznie. To znaczy, że każdy kolejny, nowy dodatek będzie zawierał się w Pionierze, podobnie jak w innych tego typu formatach, takich jak na przykład Modern. W związku z dużą ilością kart, jakie zostały nam tutaj oddane do dyspozycji, Pionier posiada przepisaną mu listę kart zakazanych, którą należy sprawdzić zawsze, zanim zdecydujemy się na kupowanie kart i budowanie talii. Na ten moment zbanowane są tylko Fetchlandy, natomiast podejrzewam, że to się bardzo niedługo zmieni, ponieważ zawiera on mnóstwo bardzo silnych, a nawet powiedziałbym za silnych kart, które dostały bana bardzo często, gdy były jeszcze w standardzie. Podobnie jak każdy typowy format Constructed, Pionier wymaga posiadania własnej minimum 60-kartowej talii oraz tutaj mamy ten limit na 4 sztuki danej karty w talii poza basic landami, czyli tak jakbyście budowali talię do Moderna, do standardu, wiecie o co chodzi. Tutaj trzeba jeszcze pamiętać o tym, że karty z zestawu dodatkowych, takie jak na przykład Conspiracy, Eternal Masters czy Modern Horizons i tak dalej, no nie są legalne w Pionierze, chyba że wydrukowana została tam karta, która i tak znajduje się w jakimś z normalnych, powiedzmy normalnych dodatków. Na obecną chwilę, więc dosłownie parę dni po wprowadzeniu w życie tego formatu, można już w niego grać na Magic Online oraz w fizycznych turniejach we własnych sklepach z kartami lub na oficjalnych wydarzeniach. Z tego co wiadomo jednak, nie ma w tym momencie jakichś większych planów, przynajmniej jeżeli chodzi o oficjalne komunikaty od strony Wizardów, na wsparcie Pioniera w Magic the Gathering Arenie. Co jest dość specyficzne, ale o tym porozmawiamy później. Teraz, gdy już znamy podstawy tego formatu, trzeba sobie odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania. Czyli po pierwsze, po co on w ogóle powstał, dla kogo on jest przeznaczony, jakie są jego pozytywne oraz negatywne aspekty. Dzięki odpowiedzi na te trzy pytania będziecie mogli sobie sami zadecydować, czy warto według Was inwestować w Pionier, czy może jednak warto jednak poczekać i zobaczyć, jak ten format się rozwinie i czy w ogóle się rozwinie. Ale zacznijmy od początku. Pionier jest czymś, co krążyło po umysłach graczy od dłuższego czasu, zwłaszcza po wprowadzeniu nowych ramek do kart oraz hologramów. Jest to sprawa dość prosta. Wszyscy w zasadzie myśleli, że poza kwestią legalności ma to być wyróżnik dla pewnej sekcji kart, które będą kiedyś tworzyć nowy format. I w sumie nie pomyliliśmy się aż tak bardzo, a jedynie niedoszacowaliśmy, bo Pionier sięga aż do Return to Ravnica. O konieczności powstania nowego formatu mówiło się już bardzo, bardzo długo. Przede wszystkim dlatego, że Modern był zbyt mocno rozrośnięty i dalej coraz mocniej się rozrasta, co jest oczywiście rzeczą naturalną, ale jednak jego skala jest coraz większa. W związku z tym wszystkim wyrosła wielka bariera w postaci cen kart i ich dostępności. Zatem Pionier może tutaj być odpowiedzią na nasze potrzeby. Przejdźmy teraz do drugiego tematu, czyli do tego, dla kogo jest przeznaczony ten format. Według mnie jest on przeznaczony przede wszystkim dla graczy standardu, którzy smucą się z powodu utraty kart i deków w rotacji i koniecznością poszerzenia swojej kolekcji o kolejne karty, wydawania kolejnych sum pieniężnych oraz oczywiście o to, że tak naprawdę większość kart, które dotąd używali, będzie zalegało w klaserach lub muszą je teraz sprzedać po taniości. Już teraz widać, że Pionier bazuje w dużym stopniu na znanych z przeszłości i teraźniejszości archetypach oraz kilku rozpoznawalnych przez swoją siłę pojedynczych kartach. A więc wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że gracze standardu będą mogli tutaj dość mocno popuścić wodze fantazji, przynajmniej przez jakiś czas. Uważam, że jest to dość ciekawa metoda na utrzymanie graczy Magic the Gathering, zwłaszcza jeżeli chodzi o tę grupę ludzi, którzy nie chcą wydawać kolejnych setek tysięcy złotych, dolarów, euro, czegokolwiek, na kartoniki do Moderna i woleliby sięgnąć do swoich klaserów i to z nich budować i ulepszać swoje talie. Jeżeli miałbym z kolei teraz wymienić pozytywne i negatywne aspekty Pioniera, to wyglądałoby to tak, że do plusów zaliczałoby się przede wszystkim możliwość bardzo łatwej gry w tym formacie na MTG Online, które przypominam jest obecnie dostępne do pobrania za darmo. Format nie rotuje, zatem macie miejsce na używanie swoich starych i nowych
kart. Dodatkowo w związku z tym wiele topowych singli ze standardu ma dużo większą szansę na bycie granymi i nawet czasem zbyt silnymi w tym formacie aniżeli w modernie. Bo tutaj jednak mamy do czynienia z kartami, które budowane zostały właściwie w oparciu o ten sam power scaling. Czyli na przykład nie mamy kart przegiętych typu Lightning Bolt, tylko jego już taką bardziej upośledzoną wersję dopasowaną do współczesnych czasów, czyli Lightning Strike. To jest oczywiście troszeczkę taki dziwny przykład, ale on pokazuje, co mi chodzi, czyli o to, że karty zostały dość mocno już tutaj zbalansowane wobec siebie i trzymają od kilku ostatnich lat pewien utarty poziom. No oczywiście z drobnymi wyjątkami, ale tak jak mówię, tutaj będzie pewnie regulacja jakąś banlistą czy część w tym rodzaju. Kolejnym argumentem na plus jest to, że karty do Pioniera pochodzą z dostępnych jeszcze, przynajmniej na chwilę nagrywania tego filmu, dość nowych setów. A co za tym idzie, wciąż mamy te karty dostępne na rynku. Oczywiście wraz z pojawieniem się formatu, część cen kart wzrosła, co z jednej strony, jeżeli macie dużo kart do starego standardu, no to możecie sobie tutaj troszeczkę zarobić pieniędzy, a jeżeli nie macie, no to będziecie musieli troszkę więcej wydać na talię, chociaż to dalej będą kwoty nieporównywalnie mniejsze w stosunku na przykład do formatu Modern. No i ostatnim plusem, o którym chciałem powiedzieć, jest to, że Pionier ma obiecane przez Wizardów oficjalne wsparcie turniejowe, więc jest szansa na duże eventy i dość spore nagrody, a co za tym idzie na to, że ten format szybko nie umrze swoją śmiercią naturalną, chociażby dlatego, że ludzie o nim zapomną. Powiedzieliśmy sobie o plusach, teraz kilka słów o minusach. Tutaj myślę, że jednak zaliczyłbym do minusów przede wszystkim bardziej rzeczy spekulacyjne, aniżeli konkretne, bo tak naprawdę jeszcze tutaj ten format dobrze nie zaczął się pojawiać turniejowo i szczerze mówiąc, myślę, że tutaj właśnie będzie więcej być może, jeżeli, sytuacji, aniżeli takich konkretnych, więc przejdźmy już do rzeczy. Na start obawiam się, że wzrost zainteresowania Pionierem może doprowadzić do wymierania Moderna. Oczywiście format na bank będzie dalej istniał, ale nie będzie już bezpośrednią alternatywą dla graczy standardu, a czymś o oczko dalej. I to bardzo kosztowne oczko, być może spotka go los Legacy, które przynajmniej w moim odczuciu jest formatem bardzo wymagającym i tylko dla najbogatszej grupy Magic the Gathering, dla których talia ma być czymś na kształt długofalowej inwestycji finansowej. Kolejnym minusem jest to, że przyszłość Pioniera jest wciąż pod znakiem zapytania. Co prawda Wizardzi ogłosili, jak już mówiłem, że będą go wspierać. Lokalne sklepy mają mieć możliwość organizowania turniejów, a co więcej już widzę, że organizują takie turnieje, planują je, a gracze dyskutują o Pionierze coraz głośniej tworzą kolejne talie, ale to wszystko może być po prostu spowodowane hypem, towarzyszącym każdej obiecanej wielkiej zmianie. Poza tym wszyscy wiemy, że wydawcy tej gry lubią patrzeć na tabelki w Excelu, a nie na środowisko gry i jeżeli zysk nie będzie się im zgadzał, no to mogą po prostu od tak zapomnieć o Pionierze, jak już to robili wielokrotnie, z różnymi innymi formatami, produktami i całą resztą rzeczy. Najzwyczajniej w świecie będą udawali, że nigdy tematu nie było, tak jak na przykład teraz robią to z formatem Historic na Magic the Gathering Arenie, czy z kilkoma innymi rzeczami, no ale to jest temat na osobny film. Kolejnym minusem jest to, że nie ma wsparcia dla MTG Areny i to jest dla mnie problem. Ogłoszono tam niedawno przecież format Historic, czyli klasyczne, graj starymi kartami, bo i tak nie masz co z nimi robić. Niestety Wizardzi zaplanowali tak, że praktycznie nie mówi się o tym formacie na arenie i ciężko nawet coś wyszukać konkretnego na Google w tej sprawie. Co więcej, jest nastawione ograniczenie na to, jak, kiedy można grać w Historica, więc to też jest dla mnie troszkę dziwne. Znaczy może nie dziwne, bo jest to dla mnie logika biznesowa Wizardów dość jasna. No ale wiecie, o co chodzi. Obawiam się, że Magic the Gathering Arena pozostanie na zawsze maszynką do robienia pieniędzy, opierającą się na standardzie i na kupowaniu boosterów z najnowszych dodatków, a Pionier i Historic nie mają co tam w ogóle szukać miejsca dla siebie. Pozostaje w takim razie nam grać w Magic the Gathering Online, czyli programy z interfejsem i funkcjonalnością rodem z lat 90., ale za to z bazą wszystkich dostępnych kart w historii Magica. Ostatnim punktem tutaj jest to, że Pionier na start jako dość mały format wydaje się iść w stronę przypominania sobie, jakie kiedyś były topowe konstrukcje i próbowania ich odtworzenia z użyciem nowych kart, ulepszenia tych talii, tak żeby były jeszcze bardziej OP. Ma to oczywiście bardzo dużo sensu, no bo tak nakazuje logika, skoro te talie kiedyś były najsilniejsze, a powiedzmy sobie szczerze, Pionier, tak jak już mówiłem, nie jest dużym formatem, no to można łatwo wnioskować, co będzie odpowiednio silne. Ale może to spowodować zniechęcenie graczy, bo mówiąc kolokwialnie, format bazujący na rakowych taliach sam jest jednym wielkim rakiem. Także tutaj myślę, że Wizardzi powinni troszeczkę pokombinować nad tym, co dalej zrobić, jakie karty ograniczyć i
ewentualnie po prostu zainteresować się tym formatem troszkę głębiej, niż jedynie myśleć, co podejrzewam niedługo nastąpi, o tym, jaki nowy produkt wydać wspierający ten format Pionier, na przykład Pionier Challenger Deck i coś tego rodzaju. Czyli innymi słowy, nie myśleć tylko o tym, jak wyciągnąć dodatkową kasę od graczy, póki jeszcze jest temat gorący i póki można faktycznie coś tutaj na nim podziałać na tym polu, a faktycznie wziąć i wesprzeć środowisko, chociaż jak już wcześniej wspomniałem, no to nie jest do końca takie typowe dla Wizardów, żeby takie rzeczy robić. No ale zobaczymy. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie o formacie Pionier. Czy zamierzacie go wypróbować, czy może jednak twierdzicie, że jest to taki szybki, krótki trend, który zaraz zniknie i nic nie warto z nim w ogóle robić, wydawać na niego pieniądze. A może w ogóle uważacie, że jest to najlepszy format, jaki był w ogóle w Magicu? Napiszcie koniecznie w komentarzu pod tym filmem. Chętnie przeczytam, chętnie o tym podyskutuję. A na ten moment dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście. Wbijajcie największą polską grupę o Magicu Magia Zbieractwo. Wszystkie linki macie w opisie do filmu. Dołączcie do mojego fanpage'a. I to wszystko z mojej strony. I lecę już. Fly. Do usłyszenia. Cześć. I'm not afraid to die.